I can hear her. To miło. I can feel her clawing her way back inside. To wspaniale, kochanie. Cieszę się, że akceptujesz się nareszcie. Leave me alone. Ale może wystarczy, jak pójdziemy... I deserve this. Do lekarza. Albo grabarza. Witam z Wołomierzuk. Witam w rezydencji zła. Hey baby. I just wanted to send a quick message. Możem. Ja też. Ja też kocham twoją sztuczną twarz, kobieta. Kocham cię. I cannot wait to be done with this babysitting job. Mój szef jest takim dzieciuchem. Cały czas chce, żeby mu zbielać pluchy. Na pewno nie lubi swojego szefa na tych wakacjach płatnych w Etiopii. W pięciogwiazdkowym hotelu. Jak mogę to nagrać? Okej, syf. Brak nasycenia kolorów. 39 sekund, nikt tego nie obejrzy. Trzeba to usunąć. Late. A chuj nagra drugie. Ethan, już nie ma morza. Szef się postarł, trzeba mu znowu zmienić pilotę. A jednak, mówiłam. Znaczy mówiłem. Okłamałem. Skończyły się pieluchy. Szef postrał się na śmierć. Nie chcę, żebyś ty też był winny. 07007272772. Zadzwoń. By the way, jest to prawdziwy numer, ale już hey, nie działa. It's Ethan. Oh hey, you alright? You just disappeared the other night. Yeah. Nagle zniknąłem w nocy. I'm good. Bo ludzie it's wcale me. Nie znikają na noc do she's łóżka, dead, żeby spać. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how. Nie wiem jak wróciła, ale przesłała mi chujowy film. W ogóle kodek był totalnie zjebany, a bitrate, panie, w ogóle mógłby opowiadać cały tydzień. Dolby, Louisiana. Dobra, to nie była Etiopia, to była Louisiana. Moja żona była opiekunką dla swojego bogatego szefa, który chciał po prostu opiekunkę. I dlatego mam totalnie rozjebany bitrate przeraz przed szybą. Już kurwa mać. Ty w ogóle prowadzę bez patrzenia. Mam gry przyszłości. Ach, idziemy. Automat. Ile lat jeszcze będą jebać gry automatem w samochodzie, którym nie można sterować? Dostałem achievement. Odpaliłem tą grę i dostałem ten achievement. Gdyby ktoś był ciekawy, to gra jest na maksa. Chyba zaraz włączę odświeżanie poziome. Chuj, czy da się wyłączyć komary? Ta gra wygląda jak stare VHS-y. Stare VHS-y, które były pożyczone przez poprzednich 50 użytkowników. A ja już też obejrzałem to jakieś 17 do 40 razy. Darmucha. I zero związanych małych dziewczynek. Ile razy jeszcze mnie zawiedziesz, gro? Aligator w kanałach, odcinek 17, projekt. Propozycja projektu. Join us! Dołącz do nas! Kurwa, to jest grube, jak można mieć skroszy do łowieniu aligatorów w Luizjanie, epizod 17 i mieć tyle stron. Kurwa, aligator wypisał wszystkie swoje propozycje? Zaakceptuj jej dary. No wiecie, dary. A, jakby co sprawdzałem, w opcjach nie ma wyłączenia komarów. Niestety. A, dzień dobry. Czy pana włosy? Pan był zdeczka łysawy. Zamienił się pan w ektoplazmę i jest teraz pan trawą. Zajebiście.
Zajebiście. Zajebiście. Tego mi trzeba było w życiu. No i Boże, ptaki! Jestem z miasta, nigdy nie widziałem ptaków! Myślałem, że gołębie to jedyna natura, jaka egzystuje. Albo facet był krową i zamienił się w to. Bardzo dziwne kawałki mięsa. Że tak zacytuję pewnego bardzo inteligentnego człowieka, po co mordować zwierzęta, skoro można iść do sklepu i tam kupić mięso. Bardzo ciekawe dzwonki. Bardzo ciekawa brama z ud. I zero takich wewnętrznych przemyśleń autora, ja muszę za niego grać, bo tak zobaczył. O! Nawiedzony dom, porzucony van i walące się krowie mięso. To jest normalne. A to wszystko to nie jest błoto, tylko jakieś krowie gówno. To też krowa zjadła i natychmiast wysrała, bo się skumała, że to nie gołębie. Czyli nie jest naturalne, bo jak już wspomnieliśmy, gołębie to jedyna naturalna egzystencja. I krowy. Zbadaj szczegółowo. Brawo, ej, to jej. Chyba. Może. Aha! Achievement. Mogę se wsadzić w dupę i mieć to z głowy. Nie no, chyba jaja se robicie. Co to kurwa jest za tekstura? Nie, to jest jaki... Naprawdę? Seriously? Ja pierdolę. Nie no, po prostu nie wierzę. Lata 80 wracają. Nawet Cifa nie wezmę. Co za idiota. A jak wyprać wszystkie moje grzechy? O, dziękuję. To moje nogi mają takie spóźnienie. Jezu, myślałem, że ktoś połazi. Pomogłeś mi. Pomogłeś mi, kurwa, otworzyłeś w ogóle. To się... Toż tu jest! Gołębie nadchodzą. Jebane gołębie. Prawo jazdy. To nie wystarczy. Wow! Wow! Dziękuję, dziękuję mi gro. Wiadomość od e-mail. Nie mogę tworzyć e-mail na łańcucha. Kurwa masz, normalnie. Znowu jestem w średniowieczu. Zupa z karaluchów. Byłem bardzo blisko. Ah, fuck! Fuck! Nie ma napisów do fuck, fuck! Jak mam zrozumieć, co się dzieje w tej grze? Co za zjebanym tłumaczeniem. 2-0 dla mnie. Kobiecina do góry nogami. Teraz użyję prawa... Nie możesz tego użyć! Na łańcuchu mogłem użyć, ale nie wystarczyło, a tutaj nie mogę. Ale by wystarczyło, gdybym mógł. Tutaj się robi zupę z karaluchów. I cienie. Odkręca się kran, żeby cień miał. Najwyraźniej. Martwy gołąb! Pan piętro może przystać. Aaa, Pięć lat. Jak wstawię takie coś do gry, to się chyba pożegam. Nie. Ponad 20 zaginień w ciągu 2 lat. Jeszcze 40 lat i policja zacznie kogoś szukać. Dobrze, że nie mam latarki na określony czas, bo to byłoby totalnie zjebane. Patrzę na wyrwane karteczki w szufladach, ale już nie na książki, które są. A może to jest czyjś pamiętnik? Jestem bardziej ciekaw niż czegokolwiek bardziej, co jest pod schodami, że aż tak to za... Zszywali? To są zszywacze?
Chociażbym wybielacz wziął w łapę, zobaczyłbym kogoś nieprzyjemnego. Jeb mu wybielaczem po mordzie, panie. Bardziej mnie martwi, że mi podpowiada, żebym zamknął drzwi. Są nóżki, są cycki. Ej, nie biorę! No, jeszcze ja będę fapował. Same nóżki. Schody, muszę znaleźć schody. Pierwsza zagadka, muszę znaleźć schody. Jest 1F, jest 2F, jest 3F. Nie ma schodów. Przydatne. Pewnie schody są w szafie. Żeby się dostać do szafy, muszę się dostać do szuflady. Żeby dostać się do szuflady, muszę mieć ścianę. Okej, gdzieś tu jest więzienie. Zajebiście. Pewnie tam trzymają ściany. Czego bezpiecznik jest w pokoju gościnnym? Próbowałem uninstall. Głupie gry. Okej. Ta pani ma worek na głowie. Bardzo twarzowy. To na pewno wielkie gołębie. Jak chuj, nie ma nic z podręcznikiem. Nie ma. Przytębałem się. Kabel leci. Jest guzik. Schody, o! Tu są schody. A, na to nie ma bezpiecznika, okej. Okay. Brak reakcji. Ja mam reakcję na włącznik. Ja pierdziole, gdzie ja znajdę odtwarzacz VHS-a? O, tak się zapisuje grę, super. I wyłączę komputera. Najfajniej jest jak jakaś gra, która domyślnie wyszła na konsoli, zostaje walona na peceta i nadal wciąż pisze, proszę nie wyłączać konsoli. Na pececie. Jakiś Zenuś był sobie zatrudniony w tej firmie i dostał roboty. Ej, weź potup. To jest dziura. Weź potup trochę przed mikrofonem. Tak, ale tak, żeby się ludzie potem posrali. Spoko, szef. I komuś za to zapłacili. O tak. To jest świetny pomysł. Znowu cień się zrobił. O, jest VHS. Nic nie zajdzie od tyłu, jak będę oglądać VHS-a. Nic się nie może przecież stać. No, oczywiście mam zablokowaną kamerę. O, jeszcze lepiej. Normalnie Armageddon w produkcji. O, opuszczony hałd. Ktoś to nazwał opuszczony dom, okej. Okay. Okej. Okay. Mhm, tak. Tak, dobra, spoko. A, to są pewnie ci, co szukali sensacji z Alligatorem w 17 rozdziale. Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Jestem zawodowcem, dlatego chodzę po opuszczonych chałupach z latarku. I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Nie lubią mnie. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? Tonight on Sewer Gators. Another word for fucking shithole. Happy? Ecstatic. Dobra, już wiem, to ja. Usiadłem, potem wyzwali mnie do roboty, zsiadłem z tego i potem usiadłem za kamerę. Wszystko jest logiczne. Musiałem kuźwa nas. Skąd tu jest prąd? To się świeci. Skąd tu jest prąd? Are we rolling? Nie. Let's go. Dobra, wchodzimy. Ujęcie. Policja jest. Get out of the way. O, te, o, jeszcze lepiej. It's locked. W dzisiejszym odcinku kurz wśród nas. Odwiedzamy nawiedzoną chałupę, w której wali moczem i starymi ludźmi. You ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Nigdy tu nikt nie był, dlatego kamerzysta wszedł przed wielkim przedstawicielem duchołapaczy.
Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Mm-hmm. How long do you say this place has been abandoned? To zwykle. 3 years. Właśnie załamuje za rzecz... Okej, to jest puste. I to znowu się zrobił cień. Skąd się znalazła ta zawartość? To jest puste, prawda? Nie, okej. Okay. Zamienili jest w karaluchy i dlatego... O, byliśmy karaluchy. I nie ma zdjęcia. Zajebiście. Chciałem powiedzieć, że da się zmienić rzeczywistość. Troszeczkę było widać. Andre, what do you think? Andre? Tak, kaloryfer jest zajebisty. Andre! 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 Clancy, you see where Andre went? Przez okno. I do domu poszedł. Where is he? Unfucking believable. Poszedł do domu. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Poszedł do domu. Zaufaj mi, poszedł do... Co się stało z babą? Jest dobra dalej, z baba na ścianie, okej, okay, nie ma problemu. Nie ma problemu. To jest zabite? To jest zabite, zajebiście, po prostu. Nie, bomba, bomba. Mogę siebie zobaczyć, nie. Poszedł tam, prawda? Tak. A, zamknięta jaka szkoła. Zamknięte, do domu poszedł. Kurwa, normalnie, nie wiem, jestem człowiek mucha, nie mam siły w rękach. To pewien fakt, że mucha jak na swoją wielkość, to powinna podnieść ciężarówkę, będąc mojego rozmiaru. No i to nie byłem to nie ja zajebałem ten bezpiecznik, jakby co? Są dowody. I sam VHS ci przyniósł, to też jest ciekawe. Okej, okay. Stary człowiek i morze. Alkoholu. What the hell? A jest nawet statek. Przepraszam, gdzie on podszedł? A, tu jest. Co? Nacisnęłeś coś i... O, zajebiście. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Yep. Pierdolisz, to nawet nie ma VHS-a. Idź. Mam twój tyłek znowu w kadrze. Tak, a tak w ogóle to szukamy Andre, nie wchodząc najpierw na piętro, żeby zobaczyć, czy tam jest. Jest bardzo dobrze. Proszę, gdzie mam kamerę, skoro są moje ręce? Mam GoPro na głowie, prawda? Mam kurwa GoPro na głowie i tak się robi program telewizyjny, okej. Okay. Spoko. Spoko. Poszedł do domu. Poszedł do domu. Jest pod nim krew, a jego morda jest na haku, albo na rurze. Okej! Okay. Nie! A, to dziadek z lasu. Dzień dobry. Nie, to jest dobrze. Elikator wszedł na odcinek 18, będzie w przyszłym sezonie. Ja muszę. Ej, moment, skąd w ogóle ten gościu. A, to wiedział. A, nieważne. Nie. To jest. Takie rzeczy są nieważne. Powinienem zapisać. Szybciej, hak się sam nie uzupełni. Mielonka i... używana, no tak. O, nie. Bomba. Nie. Akurat w ogóle wypieprzyło większość czego. Może to było 2 lata temu. To by wyjaśniało. W sumie nic. A, super syf. Ja nie będę tego sprzątać. Mario, myślałem, że to czyjaś morda. Jakbym grał na minimalnych ustawieniach, to nie byłoby tych efektów i byłoby spokojniej. Woda jest mokra!
Dziękuję, to było mi potrzebne. Coś jest pod wodą? Nie sprawdzę. To nie ja się zbłączyłem. Okej. Okay. Tak, super. Jak to ustaliliśmy, to jest po prostu bomba. Zajeb się gra. Kurwa jeb się. Dziękuję. Chociaż browarek w skrzynce. Chociaż to. I chuj, to jest pewnie druga głowa. Nawet nie będę sprawdzać. Nie. Trzecia głowa. O nie, przepraszam, ktoś wyjął głowę z worka. Zajebiście. Zakrwawione strzałko kondomy. Dobra, to są po prostu strzałki. Na cukrzycy. Nożyce. O, jeszcze lepiej papier. Ben zmartwy. Harold przemienił się, zajebiście. Artur przemienił się. O, wspaniale, kocham gościa. Dobrze, że nie zginął. Tamara przemieniła się. Nie. Tamara była moją ulubioną Tamarą. Świetnie, że się przemieniła. Będzie z kim chodzić po... pijawki na bagna. Travis przemienił się. Jak się nazywał tamten pedał? Jakoś na P. A, druga strona, no zajebiście. Ogólnie jedna trzecia się przemieniła. Kurwa, co mnie obchodzi za szczypce? Tam jest pudełko od mielonki. No dobra, teraz mogę otworzyć mielonkę, nie? O, moment. No, moment. A szafa na górze miała łańcuch, yeah. Okej. Okay. Mija! Może krzyknąć odrobinę mocniej? Nie? Nie, spoko. Okej. Okay. Mija. Pokaż mi swojego pakłażanika. It's me, it's Ethan. Okej, okay, te włosy są takie realistyczne. Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. A, mój kochany, nie powinieneś tu być. Bo nie poszedłeś po zakupy. No, I wouldn't. Did I? Okej. Did anyone see you? Did he see you? He, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Trochę się mało odżywiała, ale wciąż jest dobrze. Wciąż jestem kamerzystą roku w duchu. Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Osiwiałaś. Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really no i w sumie się nie zmieniłaś jak na 3 lata. Nawet zarostu na twarzy nie masz. Dostałaś golarkę widocznie. Pewnie pod pachami też nic nie masz. Ja wiem, że się przekradasz, ale moja latarka włączona i widać, że nas zaprze zajebiście. A ja nie dostałem guzika, żeby ją wyłączyć, więc... Tak więc ten... What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. Ponieważ zamieniają ludzi w zombie jest za długim zdaniem. Przepisy BHP. A w sumie dość ładnie pokroju. Czy to są narysowane nożyczki? Tych nożyczek tu nie ma. On wygląda jak narysowany. Kurwa, no i nie zobaczę. Będzie mnie wkurzać przez resztę dnia. Mia, we have to talk. Ile kaloszy. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. To nie była Mia i nie wiem, co się dzieje. Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Mimo iż wcześniej powiedziałaś, że nie masz czasu, żeby mi powiedzieć. Ale teraz miałaś czas, żeby mi powiedzieć i powiedziałaś, że nic nie wiesz. To są chyba worki i po prostu mięso przez nie widać. Jest dobrze. Jest zajebiście. Więcej puszek. Zaczynam się zastanawiać, co było w tamtej puszce z mięsem. Mia. Którą chciałem otworzyć i zjeść. Rodzina przynosiła ci jedzenie.
Babcio, czy ty jadłaś ludzi? Wiesz, to jest, nie, żebym miał przeciwko też kobietom, które jedzą ludzi, ale to się składa, że ja też jestem człowiekiem. I o ile wciąż pamiętam, to jestem wciąż jadalny. Więc ewentualnie moje interesy mogą się negatywnie pokrywać z twoimi interesami. A mój interes, wank wank, może się nie pokryć z twoim brakiem interesu. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. 001. Stara babcia była pierwszym elementem badawczym. Okej. Now that you're here. Teraz gdy tu jestem, będziemy rodziną. There's another door here. I'm sure. Jeżeli mam być twoim nowym babcią, to się chciałbym zapytać, czy ewentualnie jakaś rodztwo jest w temacie. Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Drzwi zniknęły. Okej, poszukam nowych. Tam jest laleczka. I pewnie robi za kamerę. Ona też ma GoPro. Słoiki trzyma. No tak. Zawiedzeni.pl. Łeb, okej. Oni wiedzieli, że to podniosę. Co za... Ja nie potrafię wyważać ścian. Mam pewne wątpliwości co do mojego sukcesu, ewentualnie w przyszłości. Oto komórka! Plum, 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 plum. Jesteśmy w Biedronce. Oczywiście, że zaczęło padać. 0700. Naprawdę nawet płatne numery nie działają. Awaryjne i płatne powinny zawsze działać. Przepraszam, premium się to nazywa. Mapa pensjonatu, gówno widzę. O, przepraszam. No, no tak, na pewno to było na mapie pensjonatu ta ścieżka. No, tak. No przecież było widać, że tak. Ukryte przejście. No też zaznaczyli sobie. No, przecież nie przypominam sobie, że miał długopis przy sobie, żeby zaznaczyć takie rzeczy. A to znowu moje nogi, ja pierdolę. Apteczka to... Nie jest apteczka, to jest słoik. To może być jakiś panaceum, ale nie apteczka. Kto tam? No kto tam? Błąd w Matrixie. Przejdźmy to tutaj. A, moment, już wiem, widzę gdzie jestem? Nie. Przestało padać? Nie, ale przestało hałasować deszcz. Spoko. 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 Nic się nie stało. Nic się złego nie dzieje. Nic a nic. Nic kurwa a nic. Gacie jeszcze mam suche. Z tyłu. Okej, nie mam wchodzić na zorad! Nie. Ale to by wyjaśniało, dlaczego drzwi nie były nigdy otwarte. Cześć. I w ogóle się nie zastarzałeś. Co, jest marszki? Nie pa, kochanie, wyglądasz zupełnie jak 3 lata przed porwaniem. Okej. Spacja się macha łopami. Zostawię opór. Bardzo jasne. Ja lubię jak jest kobieta. Okej. Okej! Okay. Ale jak go. Droga, przyszła żona. Czy mogę ci kupić czekoladę? A widzę, że masz bardzo ciężki tym razem ten okres w miesiącu. Ale może jednak. Dwie czekolady. To miło! To wspaniale, kochanie. Cieszę się, że akceptujesz się nareszcie. Ale może wystarczy, jak pójdziemy do lekarza. Albo grabarza. Co
are you, Mia? Kopnij ją w krocze. Ja bym kopnął. O, zajebiście. Panaceum jest istotnie słowem na uniwersalny lek. Uleczyłem swoją dziurę w ręce. Teraz mogę ją kopnąć. O, gaj, nie może! Ja co tam? Chętnie! Pójdę do domu, kupię ci wino, albo sześć! Idź! No, kochanie, porozmawiajmy. O, tu mam twój ulubiony trunek. To jest Chateau Parler Le Drval. Twoje na pewno będzie twoim nowym ulubionym. Mówiłem, że nie znasz. Wcześniej jakoś tam. Znaczy, nie sądziłem, że nasz związek zasługuje na tak drogi trunek. I nagle się zafarbowała. Może faktycznie miał za mało czekolady we krwi, bo się za mało brązowa była. Się robiła blada i... Ale będzie przypał, jak ktoś to znajdzie. No, okej. Halo, policja, to nie ja. Tak? Tak? Że w ogóle dowody, że tu nie byłem. You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Just attic. Go there. Now. Okej. Okay. Szybko, nie mam iść. Szybko mam iść? Panie. Bardzo szybko. To jest łazienka, to nie jest szybko. Moment. Ty pierdoliłaś całe drzwi, moja siekiera. Moment. Mną wypierdoliłaś całe... ale przypał. Nie widziałem, że on tyle siły. Moment. Okej. Nie jestem w stanie leczyć się ze śmiertelnej rany i otwierać szafek jednocześnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To nie jest trik. Moment, mam otwierak, ja mogę szafę otworzyć. Tam na pewno nie będzie nic złego, kto będzie chciał mnie ugryźć, zabić albo zjeść mi portfel. Na pewno. Czemu nie mogę wyjść przodem? Jak w ogóle ktoś posklejał szafę taśmą, to też jest urocze. O! Nie miałem tu iść, bo nie mogę otworzyć ostro... schodów na strych. Coś mnie zajebie, jak tędy pójdę. Pewnie tamte drzwi są zamknięte, jestem o tym przekonany. Nie muszę sprawdzić. Nie. O kurwa! Bardziej mnie zdziwi, że wyszła z lewej strony w sumie teraz tak trochę. Ona tam nie leży, prawda? Pewnie. Bez śmierdziki są na dole, kurwa mać! Ty masz dalej worek na głowie, wspaniale. Wspaniale. Kurwa, żadnych tamponów nie ma jak trzeba. Tu były jeszcze jedne. Nie. Wlazł do dziury albo w fortepianie siedzi. Jest dobrze? Jest dobrze, na pewno jest dobrze. Na pewno jest wspaniale. Na pewno jest dobrze. It's okay. It's okay. It's me. You know you didn't mean to. Ej, ja mam siekierę. Nie masz noża, ja mam siekierę. Przynajmniej tak było. Znowu masz nóż! Ja się boję, nie. Teraz ja mam śrubokręt. Tak. Nie, bardzo dobrze. Nie przerw. Mam trzymać. Dobrze. Co ty kurwa masz? Co ty kurwa? Czemu ja odkręcę mnie podnieść śrubokręt? Kurwa! Co ty ona napiła? Ja mnie mam śrubokręt. Kurwa, gdzie to jest problem? Ja po co mi ręka? Kurwa, na chuj żyje! Może i w oczy się wykrwawię.
Nie będzie dobrze! A na chuj napisy tak w ogóle? Poszło... O nie, ej. Gdzieś moja ręka leżała. No właśnie, a skończyły mi się butelki. Przypał by mu leczył, a tu chuj. Poważnie, gdzie jest moja ręka? Nie ma mojej ręki. Jeden z ważniejszych pewnie momentów w grze. I moja ręka zniknęła. Nie przypomniałem sobie, żeby ją podniosła, ale może tak nie za bardzo zwracałem uwagę w sumie. Mam nadzieję, że potrafię wciskać guzik jedną ręką. Bardzo dobrze. Skupiaj się. A czy... Skąd ona miała tą piłę? Zajebiście. Bomba. Kaszalot w gacie pełną gębą. Kurwa. Manekiny, amunicję, pistolet. O nie. O. Teraz! Okej, przestanę się zaraz wy... O! Moment. Halo, cytrel używam. Chciałbym wyleczyć moją rękę. Nie, spoko, po co? Na chuj. Tylko nie mam przecież dłoni. Nie no, po prostu... Kuku w rączkę, tak. Ręka? Nope. Pewnie na instrukcji jest, żeby nie polewać na otwarte rany. Kurwa, wy chcecie zalecić kulkę w łeb. Jebane ma... Na kinie. Więcej amunicji, wspaniale. No co wy się patrzycie? O, ktoś zakleił kubeł. Na pewno są tam tylko karaluchy. Nie ma powodów do sprawdzenia więcej telewizorów. No jest wyjście przez strych ostatnio. A tu jest chyba drugie... pomieszczenie, w którym jest amunicja pistoletowa. Zajebiście. Jak wyjdę, to będę miał tylko... komary do strzelania, na pewno. Nic tam złego na mnie nie... Czeka, czy ja słyszę piłę? Słyszę piłę do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie mogę ze siebie, na chuj mi życie, kurwa! Może za chwilę przeładuję, co? Na przykład teraz. Everyone is relying on me. Bang! I beat it. Okay. Może teraz. O, co pójdę wokół skrzynek, wszystko będzie dobrze. Bum! Nie. Bum! Tak. Nie chcę twojej pomocy. A tym bardziej nic. Szybciej, kurwa, masz nogi na coś. Chodziłeś 30 lat, żeby nie zapierdalać nogami, kurwa. Teraz użyję apteczki, jak mi kurwa bebechy na połowę przejechało. No nie wolno, kurwa. O! Ej, polałem wreszcie na rękę. Okej. Okay. Kocham cię. To ona żyje, czy nie? Zabiję mnie? O jebło! Jaki smutek, jaki żal, chcę piłę. Poprzednim razem jak leżała, to... Moment. Nie no, naprawdę nie można przesiedzieć znowu... Główny wylód! Dobry tato. Ale on ma małe cycki. Wystarczy. Dzień dobry. Tam w rodzinie, synku. Achievement. Przepraszam, ja nie mam ręki. Alon ma wielki tyłek.